Mateusz Kuźniewski, witam i zapraszam na serwis sportowy. Przed Lechem Poznań bardzo prestiżowy, ale jednak sparing. Kolejorz w czwartek podejmie przy bułgarskiej Rangers FC w swoim ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europy. Dlaczego sparing? Ano dlatego, że Szkoci są już pewni awansu do etapu pucharowego tych rozgrywek. Lech z kolei żegna się z nimi. W czwartek zakończy się przygoda pucharowa Lecha Poznań. Mecz z Rangersami nic już nie zmieni. Wynik tego spotkania nie ma znaczenia w kontekście awansu, bo sytuacja w grupie D jest jasna i klarowna. Rangers i Benfica grają dalej, a Standard i Lech odpadają z rozgrywek. Kolejorz ma za sobą 5 meczów w fazy grupowej. Zaczął nieźle, przegrał co prawda z Benficą, ale zagrał odważnie i ofensywnie z faworytem całych rozgrywek. Potem przyszedł słabszy występ z Rangersami, następnie zwycięstwo ze Standardem u siebie, porażka z Belgami na wyjeździe i lekcja futbolu od Benfiki na Estadio da Luz w Lizbonie. To w zeszłym tygodniu. Trener Żuraw przekonuje, że udanymi eliminacjami Lech rozbudził apetyty, ale w fazie grupowej nie było go stać na więcej. Będąc losowanym z czwartego koszyka, mając takie zespoły przeciwko sobie, jakie mamy, oczywiście mogliśmy się pokusić pewnie o lepszy wynik na Standardzie, ale wydaje mi się, że ugraliśmy tyle, na ile nas na dzisiaj stać. Lech miał w fazie grupowej momenty udane. Postawa w domowym meczu z Benficą czy zwycięstwo u siebie ze Standardem pokazały, że Kolejorz może z powodzeniem rywalizować w Europie. Mamy prawo do tego, żeby mieć niedosyt, bo faktycznie mogliśmy w tej grupie powalczyć i te wyniki były na styku. I oprócz, tak jak mówię, tego meczu ostatniego z Benficą, gdzie przegraliśmy 4-0, to w tych wcześniejszych meczach naprawdę mogliśmy powalczyć o pełną pulę albo o jakieś punkty. Sytuacja z pewnością byłaby inna, gdyby Lech skutecznie łączył grę w Lidze Europy z rywalizacją na krajowym podwórku. Tak się nie stało, dlatego tydzień temu w Lizbonie trener Żuraw posłał do gry rezerwowy skład, by w ligowym meczu z Podbeskidziem postawić na swoich najlepszych piłkarzy. Przed spotkaniem z Rangers FC, pytany o zestawienie pierwszej jedenastki, Żuraw odpowiada tajemniczo. Skład będzie taki, jaki będę miał do dyspozycji. Postaram się wystawić optymalny, tak, każdy trener mamy swoje, każdy zespół mamy swoje problemy i na każdy mecz postaramy się wystawić zespół, który będzie optymalny i zdrowy. Tak się sugerowałem, ustalając skład przed meczem z Benficą i tak samo ustalałem skład przed meczem z Podbeskidziem. Dobra informacja jest taka, że do gry wrócił ostatnio czołowy skrzydłowy zespołu Jakub Kamiński, który zagrał w ligowych meczach z Lechią i Podbeskidziem. Gorsza, że do optymalnej dyspozycji jeszcze trochę mu brakuje. Zobaczymy, jakie trener będzie miał plany wobec mnie, ale tak jak mówię, do tej formy jeszcze dużo brakuje. Co pokazały dwa ostatnie mecze w lidze, gdzie zagrałem po 60 minut. Cieszę się, że dostaję tutaj szansę od trenera i ta forma meczowa i ten rytm meczowy powoli nabieram go tak naprawdę po kontuzji, ale nie czuję się jeszcze w dobrej formie albo w takiej, jaka była przed kontuzją. Kontuzje. Z tymi zmagają się napastnicy Filip Szymczak i Nika Kaczarawa. Wobec trudnej sytuacji do kadry pierwszego zespołu dołączył znany z rezerw Hubert Sobol. 1-1 Hubert Sobol. 20-latek został też zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy. Dariusz Żuraw problem ma również w formacji obronnej. Nie będę mógł skorzystać też z Tomasa Rogne. Drobny uraz pod znakiem zapytania stoi występ Lubomira Sadki. Jest jeszcze kilka znaków zapytania, ale są na tyle drobne, że z tych zawodników prawdopodobnie będę mógł skorzystać. W czwartek Lech pożegna się z Ligą Europy. Warto pokazać się z dobrej strony, szczególnie, że nie wiemy, kiedy Kolejorz znowu będzie miał szansę, by zmierzyć się z rywalem pokroju Rangersów. Zwycięstwo Lecha w meczu z Rangersami może przysłużyć się całej polskiej piłce. 3 punkty w spotkaniu ze Szkotami przesunęłyby polską ligę na 27 miejsce w rankingu europejskim. Wówczas w eliminacjach Ligi Konferencji w sezonie 2022-2023 wszystkie 3 polskie zespoły będą rozpoczynać rywalizację od drugiej rundy. Swój cel mają też piłkarze Rangers FC. Jeżeli pokonają Lecha, to wygrają grupę D i będą rozstawieni w losowaniu par fazy pucharowej. Steven Gerrard i jego piłkarze są już w Poznaniu, o to co mówili na oficjalnej konferencji prasowej.
Oczywiście to prawda, że już osiągnęliśmy nasz główny cel i zakwalifikowaliśmy się do tej rundy pucharowej Ligi Europy, ale jesteśmy tutaj dlatego, że reprezentujemy nasz klub, reprezentujemy Rangersów i w każdym meczu chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Chcemy również wygrać jutrzejszy pojedynek. Chcemy zdobyć pierwsze miejsce w naszej grupie. To się dla nas liczy. Z jednej strony zdobycie pierwszego miejsca w grupie może oznaczać łatwiejszego rywala w kolejnej rundzie. Ale oczywiście nie zawsze tak musi być, bo wszyscy rywale, wszystkie drużyny, które wyjdą z grup, to będą bardzo silne drużyny i dlatego nie to jest główną motywacją, nie o tym głównie myślą Rangersi, starając się zdobywać komplet punktów w każdym meczu. Chodzi im raczej o prestiż, o zwycięstwo w grupie.